Sylwester już za pasem. Zapytaliśmy się mieszkańców Świdnicy i Wałbrzycha o plany sylwestrowe i postanowienia noworoczne. Jakie ma pan plany na Sylwestra? Ja chcę być w domu przy szorszy i... No i to wszystko. A postanowienia noworoczne? Złożę życzenia noworoczne. Jakie są twoje plany na Sylwestra? Tegorocznego Sylwestra to za granicą spędzam, bo wyjeżdżam już niedługo na granicę do pracy. Także Sylwestra myślę, że w Anglii w tym roku. Prawdopodobnie wyjdę gdzieś z przyjaciółmi na jakąś imprezę. A ja taka domówka chyba będzie. A jakieś postanowienia noworoczne? Chyba nie ma na razie. Nie zastanawiałem się nad tym. Jakie są twoje plany na Sylwestra? No Sylwestra chciałam z nimi gdzieś spędzić, gdzieś wyjść albo gdzieś w domu jakąś taką imprezę zrobić, coś takiego. Myślę, że wyjście ze znajomymi. Na salę niekoniecznie, ale jakieś wyjście będzie. Ze znajomymi? Znaczy nie mamy jeszcze konkretnych planów, ale myślę, że to będzie jakaś domówka albo gdzieś może pójdziemy do jakiegoś baru. Nad morzem. A jakieś postanowienia noworoczne już są? No jak zwykle chyba dieta. Jakie są twoje plany na Sylwestra? Bawić się. Gdzie? U znajomych. Sylwestra? No to na pewno coś ze znajomymi będziemy robić. Może coś na rynku będzie. No ostro imprezować, to na pewno. Będę z Lino w Wrocławiu w domu sanatoryjnym Oaza. Na balu. Siedzieć w domu z rodziną, cieszyć się wnukami, prawnukami. Jeszcze nie mam do końca planów, ale myślę, że jakaś domówka się znajdzie. Jakie masz plany na Sylwestra? Jeszcze nie mam planów. A jakieś postanowienia noworoczne może? Tak, bardziej słuchać się mamy. Tak, zdecydowanie. Jakie ma pani plany na Sylwestra? W danym momencie jeszcze nie mam żadnych planów. Prawdopodobnie to będzie domówka. Tegorocznego Sylwestra będę spędził w domu. Z uwagi na to, że mam trochę pracy, będziemy czekać na rodzinę. Mamy wnuczka, który do nas przyjedzie i razem będziemy spędzać. Nie wybieram się nigdzie. Wnuki pilnuję. I nigdzie nie wyjeżdżam, siedzę w domu. No, z przyjaciółmi będziemy się bawić, tak? A jakieś postanowienia noworoczne? Trenować, chodzić na siłownię. Spróbuję, bo ostatnio się obijałem. Na pewno coś ze znajomymi, coś na sali albo na mieście. Nie mam ustalonych planów. To znaczy albo w domu, albo tam ze znajomymi po prostu. Nie wiem, czy ci znajomi po prostu wyrażą zgodę, nie? Nie wiadomo, mają coś zorganizować, to wszystko. Prawdopodobnie pójdę gdzieś się pobawić. A jakieś postanowienia noworoczne ma pan może już? Raczej nie. Postanowienia noworoczne pani ma? Tak, żeby być zdrowsza, żebym mogła chodzić, dobrze się czuć i żeby leki były rzeczywiście za darmo. To znaczy, no planuję zmienić pracę na jakąś może coś lepszego się trafi. Postanowienie noworoczne, jakie mogę mieć? Żeby zdrowie było. Nic więcej. A jakoś te pieniądze są. A jakieś postanowienia noworoczne? No, żeby jeszcze pracę utrzymać. To chyba najważniejsze, nie? Jeszcze nie. Nie, będę myślała dopiero, bo to zazwyczaj się myśli w momencie, kiedy petardy strzelają, coś się dzieje, wtedy się ma postanowienia. Tak, a jakoś nawiązując do zeszłego roku, co by pani chciała zmienić w tym roku, co przyjdzie? Tak, to mam postanowienia, ale one na razie są objęte tajemnicą. Może więcej się uczyć? Ale prawdopodobnie z tego nie wyjdzie. Myśleć pozytywnie, rozumiesz, jakoś tak po prostu, żeby ten rok był udany, żeby po prostu no, nie załamywać się, myśleć pozytywnie i jakoś tak po prostu no, twardo iść po prostu przez ten rok. A jakieś postanowienia noworoczne? Może więcej sportu, chociaż nie wiem, czy to wyjdzie, ale myślę, że to może da się jakoś spełnić. Postanowienia noworoczne to pewnie co roku takie same, ale jakie one będą, to zobaczymy jeszcze do końca roku. No to lepiej się uczyć i być lepszym człowiekiem, czy coś w tym rodzaju. Rzucić palenie. Zacznę ćwiczyć. Nie no, może jakaś dieta czy coś. Zdam maturę na 100%. Jakie są plany na Sylwestra? No nie wiem, pewnie jakiś spontan czy coś. A postanowienia noworoczne już masz jakieś? Jeszcze nie. Jakieś postanowienia noworoczne może masz? Jeszcze chyba nie. Czy no może będę się więcej uczyła, to raczej nie wyjdzie. Rzucić palenie. Przede wszystkim. No nie wiem, no. Być grzeczną dla mamy. Jak pani spędza tegorocznego Sylwestra? No obecnie jeszcze nie mam żadnych planów, także nie wiem, trudno mi powiedzieć. A jakieś postanowienia noworoczne może już są? A jeszcze się też nie zastanawiałam, jeszcze mam trochę czasu. O zdrowia by było, jestem na emeryturze, także
Przede wszystkim zdrowie. Być grzeczna, lepiej się uczyć. No i to chyba tylko tyle. Jakie są pana plany na Sylwestra? Odzyskać dawną miłość.